Spójrzcie, dzikie konie, całe stado dzikich koni. Widzicie to? Całe stado ich idzie. Dzień dobry dzisiaj, dzień dobry, dzień dobry. Serdecznie chciałem was wszystkich dzisiaj powitać. Kolejny dzień, kolejne słoneczko na niebie. I zaczynamy zaraz. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że ja rozumiem, moja babka nagrywa swoje vlogi, ja nagrywam i czasami one się nie zgadzają ze sobą, bo ja nawet nie wiem, co babka nagrywa, ona nie wie, co ja nagrywam i także obywa tak jak z tymi płytkami, że ona pokazuje w swoim vlogu, że dopiero jedziemy po płytki, czy wybiera, a ja pokazałem już, że a mój vlog już wyszedł, że płytki są położone, także bierzcie poprawkę na to, że te filmy nie są synchronizowane ze sobą, ok? A ja powiem wam tak, dziś jest czwartek już, jeszcze mi został piątek, sobota i w niedzielę już wieczorem wyruszam na bazę po ciężarówkę, tak żeby w poniedziałek być gotowym na traskę. A teraz jadę, muszę wymienić olej w pick-upie, bo już jest na niego czas. No i tak zaczynam dzisiejszy dzień, wymianą oleju. Przymierzam się, moi drodzy, do zrobienia takiego niedługiego vlogu, krótkiego vlogu. Vlogu, whatever. Przymierzam się dwa tygodnie w Nevadzie. Kurde, ale piękne te góry. Moje opinie, co lubię, czego nie lubię, co chciałbym zmienić, a czego bym nie chciał zmieniać. Także niedługo na pewno nastąpi taki właśnie vlog. Jadę, muszę dojechać do miasta, do głównej ulicy, skręcić w prawo. No, będzie kosztować, bo ja wam powiem, a tutaj wchodzi 7,7 quart, nie wiem ile quart, będzie 20 litrów oleju, nie wiem, żartuję, 7,7 quart do 5, tak jak w regularnych samochodach wchodzi tak góra 5, no to zawsze jest taniej, później trzeba dopłacać ekstra, a od razu bym chciał, żeby zrobili rotację kół, czyli przełożyli opony, koła z jednej na drugą, z tyłu na przód, pod skosem, no i co, i w tym samochodzie nie ma co sprawdzać jeszcze, no ale koło stówki trzeba będzie zapłacić za cały oil service tak zwany. Mam dwa miejsca takie, patrzyłem na rekomendacje ich. Właśnie szukam jakiegoś takiego miejsca, żeby było w miarę dobre. Co tu się dzieje się? Mi na wsi tu. Kurczę, jedź Rafał, ty jeszcze zdążysz na światłach. Kurde. Ach, już jest czerwone. O, tu strzałkę ma, to dobra, to ja pojadę jeszcze na strzałce. Jego strzałce. Dobra, jadę dalej. No to niby tutaj jest jedno miejsce takie. Zajdziemy, zobaczymy zaraz, co oni tu kombinują i jak kombinują. Nie wiem, gdzie tu się wjeżdża, gdzie tu jest jakiś parking. Parking in back. Customer parking. O kurde, ale gdzie? Customer parking. No dobra, ten będzie wyjeżdżał. No to dobra, ja tu zaczekam chwilę. No i nie jest tak źle, powiem wam szczerze, że tak. Full synthetic oil, czyli olej pełny syntetyk. Później mam frame filter. Ok. Cena za całą wymianę, bo jeszcze tutaj miałem kupon na $15 zniżki. Shop materials 5,18. $71.41, nie? 5 plus 1 quart. No to cała butla i jeszcze jedna. Nie cała tam na pewno weszła, ale tak, $71. No to jakbyście chcieli kupić olej, no to kosztowałby około 40 paru dolarów, 50 parę.
No za, nie wiem, 5-6 dych byśmy musiałbym zapłacić, nie? Z kieszeni. Za sam ten. I później czas, żeby spuścić to bałagan koło domu, to za 7 dych pach przełożone mam koła i mam zmieniony olej. Także nie jest źle. Dobre miejsce. Dzień dobry, a dzisiaj zaczynam dzień od takiego czegoś. 4 takie ciężarówki mają przyjechać. 4. Moi drodzy, zrobiłem sobie kawkę, 2 jogurty. Spakowałem torbę. Tutaj mam kamery. Tylko muszę pójść jeszcze do sypialni. Momentus. Ok, tu jest. Zabrać sobie strzelbę. Jest strzelbunia. Ok. Na razie mam tutaj położony. Bo mam zamiar w góry wyruszyć trochę. Muszę przestawić pick-upa, żeby mogli spokojnie wyrzucać te kamienie. Zobacz, spora kupa tych kamieni przyjechała. A jeszcze ich ma być więcej. A ja teraz będę chciał... Miałem kichnąć, ale nie kichłem. Podjechać na stację paliw, dotankować sobie maszynę do pełna. Pierwszy taki dłuższy wyjazd chcę zrobić. Trzeba włożyć kartę. Tu nadal mów. Tu nadal mów. Please remove. Dobra, procesuję. O, sorry za trzęsienie się nogą. No, thank you. Bierzemy najdroższe. Dobra, już chyba tam więcej nie wejdzie. Może jeszcze trochę. No, okej. 5 galonów dziabnął. Okej, maszyna jest zalana po samego ryjka. Zapiąć pasy. Odpalamy. Jadę się pakować. Portfel jest. Wszystko jest. Tak na chwilę się zatrzymałem tutaj. Zobaczcie, bo jadę w tamtą stronę. Tam o. Ale... Ma naprawdę taki dom na pustek. Jadę dalej, jadę. Ludzie mieszkają w takich warunkach. Takie warunki. Matko, na co trafiłem? Zobaczcie. Ludzie przyciągają tutaj kampery.
koczują tutaj, mieszkają, a później spalą to, zostawią cały syf. No bo to jest pustynia, tu możesz mieszkać. Ale ludzie są świnie, ja cię sunę. Zobaczcie, jak oni żyją. Stary, wydaje się, że... Ale to my ludzie, to jest... Matko kochana, co to jest? Tragedia, dosłownie tragedia społeczna. Ktoś siedział w tym, kurna, w środkowym i zaglądał na mnie, ale kurna ubóstwo. Ale ubóstwo. Ludzie tutaj mieszkają, znaczy mieszkają. Ci to widać, że jacyś normalni są, mają normalne campingi z samochodami, nie? To przyjechali sobie, nie wiem, na wakacje. Moi drodzy, może komuś się to wydać dziwne, ale jestem już na prawdziwej pustyni. Autentycznie. Ale dziwne uczucie. Może komuś się to nie podobać. Ale tak sobie myślę, wyjście na przykład teraz gdzieś tu w prawo czy w lewo, to może grozić spotkaniem z jakimś niebezpiecznym wężem, zwanym grzechotnikiem lub skorpiony jakieś. Zbliżam się już coraz bardziej do gór, wiecie? To są chyba, z tego co się nie mylę, te drzewa, co tu widzicie po lewej, to są Joshua Trees, czyli drzewa Joshua. Cisza i spokój. Tutaj pod ręką, zaraz wam coś pokażę, pod ręką strzelba, jakby coś jest, jest. Ok. Alright. Jakby trzeba było coś strzelić, no to jest z czego, jakby ktoś się pytał. Jadę dalej, moi drodzy, jadę dalej. Zatrzymałem się tu na chwilę, bo jest przepiękny widok stąd. Wyjechałem na taką górkę. Jest prześliczny widok na całą dolinę. Widzicie? Widać całą dolinę dookoła. Ja cię sunę. Ale tutaj normalnie tak fantazja teraz bierze do głowy, że no trudno to opisać. No bo po prawej są góry, po lewej są góry i tutaj dołem idzie ta dolina śmierci, nie? Dead Valley cała. Wow. Co to? Jakieś zwierzę dziwny głos robiło. Słyszałem przed chwileczką. Czy co? Kamera zabrudzona jest, jacie, wszystko jest zakurzone, sorry. Jeżeli coś będzie zakurzone, słabo widać, to musicie wybaczyć. Tu się strasznie wszystko kurzy. Będę cały brudny, jak górnik jakiś. Ale tak przyjedzie człowiek, sobie myśli, 1800 któryś rok. Jak oni tędy przemierzali, nie wiem jak. Temperatura jest piekielnie gorąco tutaj, ale przynajmniej człowiek tak, nie wiem, niewielu by miało odwagę, wielu z nas, zwłaszcza Polaków, jest przywiązanych do pewnych miejsc i uciec im w takie miejsca, żeby się wyprowadzić i żyć, to jest normalnie skok alpejski. Ja nigdy się nie bałem wyzwań, dlatego mówię cały czas, nie mówię, że tu spędzę resztę życia. Może mi się nie będzie podobać, no ale widzicie, dzisiaj jak nagrywam, to akurat przez Florydę przechodzi cały ten system sztormowy. Zamieszkaj na Florydzie, wybudujesz dom, czy kupisz dom, zadbasz o niego i nagle dowiesz się, że masz uciekać, bo idzie... I to są dwa takie sezony, to jest jesienią i wiosną. I wyjedziesz i nie wiesz, czy wrócisz. Co weźmiesz? Przecież lodówki, sprzętów nie weźmiesz, choć masz nowiutkie wszystko. Zabierzesz podręczne rzeczy. No i co? I wrócisz. A ci ludzie, którzy nie mają ubezpieczenia. Tak samo jak po tej powodzi. No to ile ci ludzie dostaną tych pieniążków? Żeby odbudować to wszystko, to im nie starczy. A tutaj?
Tu w tym miejscu tutaj nie ma żadnych powodzi, tu nie ma żadnych tornad, nie ma żadnych, kurcze, huraganów. Po prostu spokojne, suche, gorące życie. Ale cisza, ale spokój. Sobie jeździsz legalnie, normalnie ze szczelbą przy sobie, obok siebie. Jak za dawnych czasów. Normalnie dziki zachód, moi drodzy, dziki zachód. Jeżeli ktoś ma chociaż odrobinę taką duszę podróżnika w sobie, powiedzcie sami, że nie chciałby taka osoba nie chciałaby się znaleźć w takim miejscu, pojeździć sobie. Ja jadę w góry, także kończę i chcę dzisiaj dojechać do gór, bo to jest dosyć kawałek drogi jechania po tych właśnie po tej drodze takiej. To jest trail, to jest droga właśnie na takie sprzęty. Ja tu mam w aplikacji pokazane, którędy jechać. Także zasuwam, moi drodzy. I przedstawiam wam tak lekko z góry na razie Dolinę Śmierci. Moi drodzy, może uda się go dogonić. Włączyłem kamerę, ale miałem zasłonięty odkurzu, ale szedł koń, dziki koń. Gdzie jesteś, koniku? Jest, patrzcie, dwa są. Więcej ich tu jest. Spójrzcie, dzikie konie. Całe stado dzikich koni. Widzicie to? Całe stado ich idzie. No, ciesunę, widzicie te zwierzaki? Będzie spróbowałem to przybliżyć. Znalazłem je. Zobaczcie, całe stado dzikich koni idzie. Te indiańskie, typowo biało, takie brązowe. Widzicie łaciate? Ale czad. Ale czad. Wyjeżdżasz na pustynię i co widzisz? Dzikie konie. Ale czad. Ilu z was miało okazję zobaczyć dzikie konie? Ale... Jo, ciesunę. Ale w szoku jestem. I są te takie indiańskie. O. Z drogi, kolego. Ja. No, moi drodzy, ja tu będę chciał przejechać. Pilnują małego, widzicie? Dobra, zejdźcie. Zejdźcie, to ja sobie przejadę. Dobra, kochane, idźcie sobie w swoją stronę. Tu jeszcze po lewej jest jeden. Chcę dołączyć do nich.
a ja sobie pojadę tą ścieżką, wy sobie idźcie tam pustynią. O! A tak się zastanawiałem, mówię, skąd te końskie kupale na drodze są? Tu jest zakaz, w ogóle nie wolno ich ani głaskać, ani karmić, ni nic. Po prostu przejechać, zostawić je w świętym spokoju. Ale teraz to mam taką gęsią skórkę, mam normalnie... Nie widać, ale mam gęsią skórę, jak stary gąsior jakiś. Moi drodzy, będę chciał walnąć ze szczelby. W uszach, ale piszcie w uszach. Może być. Ale gorąca lufa. Jestem teraz w takiej dolinie tutaj jakby. Cały czas wyjeżdżam do góry. Cały jestem w kurzu. Widzieliście, jak z kamieni leciały tylko wióry? Bo strzelałem ze śrutu, nie? Gdzie jest mój mikrofon? Spadł mi mikrofon gdzieś. Tam. Spadł mi mikrofon, wiecie. Ja tu do was rozmawiam, a wy pewnie nic nie słyszycie. Okej. Trzeba go dać na zapinkę. Bo tak to może się spindolić. Nie, tak mi niewygodnie. Dam go na magnesik. Strzelbą, po prostu jak strzelałem, musiałem go ze strzelby odrąbać. Widzicie, tutaj można przyjechać sobie, wziąć sobie jakieś butelki plastikowe, worek oczywiście na śmieci i można sobie troszkę postrzelać. Człowiek palnął parę razy z lufy. Już adrenalina podskoczyła. Dobrze, że mam wodę z cytryną. Z lodem. Jeszcze lód jest. Wszystko jest tak zakurzone, że kurwa mała. Ale coś wam powiem. Nie wiem jak wy. Ale tak jak wcześniej mówiłem, ludzie, którzy mają tą żyłkę podróżnika w sobie, czy takiego explorera, osoby, która lubi zwiedzać, bo znalazłby tutaj kawałek memory, takiej pamięci dla siebie, że był, że to widział, że kiedyś tędy jeździli Indianie, cowboys. W ogóle ludzie się przemieszczali wozami. I tak patrząc teraz, raptor by była fajna sprawa, ale raptorem bym tutaj nie przyjechał, ponieważ momentami ta dróżka jest taka za wąska. Te drzewka rosną, wiecie, i jest tak... To jest odpowiednia maszyna, ta o, właśnie do jeżdżenia w takim terenie. Ja rozumiem, Mazury mają swój urok. Polskie Tatry mają swój urok, ale... Dla człowieka takiego jak ja normalnie mam łzy w oczach, bo możecie się śmiać lub nie, ale to było moje marzenie, tak spędzić kawałek życia właśnie w takich terenach. I ci ludzie kiedyś oni potrafili spać, na przykład oprzeć się o kamień i przespać całą noc i w ogóle przy boku tylko Winchester w kaburze. Dużo much lata, taki, znaczy much, nie dużo, tylko
zdarzają się muchy, te takie duże muchy. Mieli rewolwer przy pasku, no i zasypiali. Potrafili spać tutaj. Nie wiem, czy bym się odważył. Jestem za świeżak w tym terenie, wiecie? Dobra, palę maszynę. Jadę jeszcze kawałek w górę. Trzeba będzie wracać. To jest pierwszy wyjazd. Następnym razem sobie wezmę na pewno pistolet, dużo amunicji, parę takich targetów, czyli celów. Strzelbę będę miał zawsze ze sobą. Muszę sobie pomyśleć, żeby ją gdzieś tutaj zawiesić u góry, żeby ona tak wisiała, albo gdzieś zrobić jakiś taki uchwyt, żeby ją wstawiać, wiecie? Muszę to pojutubować, poszukać, kto ma jakiś pomysł na to. Ja cię sunę. Sorry, może czasami obraz drżeć. Może być nieciekawie, ale jadę jeszcze kawałek w górę. Thank you.
my time. Trying to fight it, can't deny it, 'cause this feeling's way too strong. So if I turn to leave, hold on, you question me. No, you ain't gonna play me twice. No, nah. I gave you honesty, but you end up for me. I can't pretend it don't feel right. Twisted truth, deja vu. And I've been down this road, 'cause we've been here before. I'd be a fool to see this through. If you ain't trying, I don't want this anymore. Mam nadzieję, że wam się podobała wyprawa, bo tak jak mówię, to dopiero jest początek. A sanie. Gdzie ono tu było? Tutaj jest ok. Pod światło nie powinno się stawać, ale gorąco. Mam nadzieję, że mogę na was liczyć. Jeżeli ktoś znalazł chociaż kawałek, który mu się podobał, zostawi jakąś wiadomość po sobie w postaci komentarza lub łapki w górę. A mówię wam, to jest dopiero początek. Ja zaczynam dopiero wyjeżdżać w tereny. Także dzięki, że byliście. Następny film już podejrzewam, że będzie związany z pracą w ciężarówce. Także trzymajcie się, na razie, dzięki.